Witam w kolejnym odcinku Gurgu Recenzji. W tym odcinku z Gurgu recenzujemy różny staw. Już raz to robiliśmy. Zacznijmy od tego, co zaczęliśmy wcześniej. Jajo dinozaura. Zobaczmy, co się wykluło. Tak, super, wykluło się już. Dzięki mojej inteligencji zrobiło to się dużo szybciej. Zrobiło to się w ciągu 3 godzin, bo zalałem wrzątkiem. Tak, jest w ogóle jakim wrzątkiem. Zeskrobię je i zobaczymy dinozaura. Okej, niestety to jest dinozaur. Tak on wygląda. No, bezkształtna jakaś gąbka to jest. Mini piano cimby. Jak się na nim gra? Da, 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 do, do. Tak, można fajne piosenki grać. Murowanej piwnicy. Jej! Kolejny produkt to Duma Segi. Street Fighter. Taka mała gierka w formie bryloczka do kluczy. Taki no, mega duży. Jestem całkiem zorientowany. Niestety tego bryloczka nie polecam. No chyba, że ktoś lubi w takim kształcie mieć bryloczek, bo ta gra jest zupełnie dezorientująca. No nie wiadomo, co się dzieje na ekranie. Odradzam. Poprzednie było lepsze, bo bazował na tych klasycznych gierkach. Kolejne dwa produkty będą wymagały ode mnie wyjścia na zewnątrz. Bomba pierdziaszka. Uruchamia się ją nadeptując na nią. I się wtedy nadymuje. I nie jestem pewien, czy chodzi o sam dźwięk pierdu tylko, no jaki no, będzie słychać, jak ona wybuchnie, czy może będzie jeszcze śmierdzieć. Zobaczymy. Uwaga, uwaga, uwaga! Podniecenie, ekscytacja! To jest chybiony produkt. Tak, próbowałem dwa razy, za pierwszym razem się przedzierawiło, za drugim razem no, nie chciało wybuchnąć. No czekałem 2 minuty, a obiecali, że po 15 sekundach. Nie, po 8 sekundach nawet miało to się stać. Niemniej jednak ma jedną zaletę. Brzydko pachnie, w jakimś tam stopniu, no, siarkowodorem. W każdym razie odradzam, odradzam. No, słabe. Na sam koniec, happy birthday to you, zagra nam kwiat. Grający kwiat, no to jest... Coś takiego. Ma w środku świeczki, który jak się zapali, będzie grała melodia. Mówili, nie zapalać normalnym płomieniem, ale jak mam zapalić patyczka, skoro ona od razu gaśnie? Ej, trochę mnie to niepokoi, jest jeden duży płomień, a świeczka nadal nie chce grać. Co tu się właściwie dzieje? Topnieje plastik, a nadal ta świeczka nie gra. Idealny prezent na urodziny. Ta świeczka gra. Gra piosenkę na swoją śmierć, na swój własny zgon. Połowa płatków się nie otworzyła. Idę zaraz po coś do zgaszenia tego. W końcu. Pierwszy tak autodestrukcyjny produkt, jaki widziałem. Celem jego egzystencji jest no samo zniszczenie. Tak, na tym chciałem zakończyć tą górkę recenzję. Do widzenia.